Witajcie kochani, przybywam z trzecią edycją Klubu Zdrowia już 3 marca w Katowicach w hotelu Monopol i zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na podcasty live z publicznością, czyli oczywiście z Wami. Klub Zdrowia, holistycznie zdrowie, regeneracja i witalność. I po sukcesie Klubów Zdrowia w Warszawie postanowiłam organizować podobne wydarzenia w całej Polsce, tym razem Katowice, kogo zaprosiłam jako gości podcastów live i o czym będziemy mówić. Będzie ze mną pani profesor Jadwiga Jośko-Ochojska, lekarz chorób wewnętrznych i neurofizjolog i będziemy rozmawiać o bardzo, bardzo ważnym temacie, cały ten stres. Będzie też doskonale znany Wam dr Tadeusz Oleszczuk, ginekolog i położnik, który powie o tym, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, czyli będzie o programowaniu całego naszego życia już od planowania ciąży. Sylwia Pogorzelska podzieli się swoją historią, jak Twoje nastawienie wpływa na zdrowienie. Będzie też z nami Katarzyna Arkuszyńska, magister biologii i dietetyk kliniczny, która powie o przewlekłym zmęczeniu i jak odzyskać zdrowie i witalność. Marta Mieloszyk-Pawelec, magister farmacji, specjalistka medycyny funkcjonalnej. Temat żyj 120 lat i jest to oczywiście możliwe, czyli moc mikroodżywiania i sekret długowieczności. I to nie wszyscy goście Klubu Zdrowia. Niebawem zdradzę Wam więcej, kto jeszcze będzie ze mną na scenie i będzie to naprawdę niespodzianka. Także bądźcie cierpliwi. A poniżej w tekście znajdziecie więcej informacji, relacje z poprzedniego Klubu Zdrowia w Warszawie, czego możecie się spodziewać podczas wydarzenia w Katowicach, dla kogo jest to wydarzenie, jaka jest cena i co jest w niej zawarte, bo to jest bardzo ważne. Dlatego też chcę Wam powiedzieć, dlaczego warto należeć do Klubu Zdrowia, bo kluby tenisowe, żeglarskie, golfowe czy konne skupiają ludzi mających te same pasje i kochających życie. A my też kochamy życie, a naszą pasją jest zdrowie. Dlatego bądź z nami 3 marca, będzie to przed Dniem Kobiet, ale zapraszam również Panów bardzo serdecznie i czekam na Ciebie, czekam na Was. Do zobaczenia.